Alois da Quinto Frajer. Gość nadszarpnął moje zaufanie i uciekł z miasta, ale pieprzyć go. Teraz liczą się dla mnie jedynie jego fanty, które zostawił w Night City. Konkretnie chodzi mi o jego komputer. Sprawdź załącznik, dowiesz się co i jak. Thank you.
jesteś... Do sedna, co? Znalazłem go. Niespodzianka. Był w noże kosiarzy. Sandra? Jesteś tam? Tak, po prostu odkąd się dowiedziałam, że mnie u nich znalazłeś, wszędzie ich widzę. Podejrzewałam, że mogą go mieć, ale podejrzenia, a wiedza to dwie różne rzeczy. Próbowałam sobie wmówić, że już nic mnie z nimi nie łączy. Masz platynową kartę Trauma Team. Z nimi nie zginiesz. Drugi raz nie dasz sobie wcisnąć blokera sygnału. Za pierwszym razem też tak myślałam. Ale może masz rację. Było, minęło. Trzeba jakoś zapomnieć. Teraz mam nowe zmartwienia. Coś, o czym powinienem wiedzieć? Nieważne. Przenieś nośnik do mojego mieszkania. Wysłałam adres. Jasne. Pomyślał. Korpus czy nie? Bez wszczepu wszyscy wyglądamy tak samo idiotycznie. Puste, podziurawione worki. Ej, skąd się tu wziąłeś? Byłem na dole. Chcesz o tym pogadać? Nie wiem, co tam widziałeś. Ja tam nie schodzę. Nie chcę nic wiedzieć. Oni mnie zmusili. Byłem ich zakładnikiem. Jeden wyskok i skończę na ich stole. Kłamiesz. Tak powiedzieli. Masz prawo mi nie wierzyć. Zniżki? O czym? O specjalnych cenach dla... Przymknięcie oka na... Pięknie powiedz. Niech będzie. Umowa stoi. Doskonale. Co możesz mi za...
Sandra? To ja, Vi! Mam twój databank! Sandra? Odezwij się! Jesteś sam? Nikt jeszcze nie stracił? Jak widzisz. Wchodź. Nie lubię zostawiać otwartych drzwi. Aż tak się boisz kosiarzy? Moja znajoma mówiła, że nie będziesz niczego pamiętać. Kosiarzy? Nie, tu chodzi o... Zresztą mniejsze. Gdzie databank? Trzymaj. Jest cały i zdrowy. Nie musisz się tak przejmować. Może muszę, a może nie. To zależy. Powiedz, sprawdziłeś może... Za kogo ty mnie masz? To dobrze. Dorzuciłam mały bonus za poszanowanie mojej prywatności. Dzięki. Do następnego.